Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny poradnik i mam nadzieję, że one będą ukazywały się regularnie tutaj co sobotę. Natomiast no, ręki uciąć sobie nie daję, żebym jej czasami nie stracił, a potrzebna jest do pracy. Dzisiaj zajmiemy się tematem troszeczkę bardziej softowym. Coś, o co również prosicie, o co pytacie. I będą to podstawy. Dzisiaj tematem filmu jest uruchomienie systemu Windows 8 oraz 8.1 w trybie awaryjnym. Ten tryb został dość sprytnie ukryty przez Microsoft. On nie jest już tak często używany, nie jest tak często potrzebny w ogóle jak w przypadku starszych wersji systemów operacyjnych. Natomiast nadal znajduje swoje zastosowanie, między innymi w przypadku błędów spowodowanych na przykład instalacją nowego hardware'u, instalacją sterowników, które mogą powodować jakiś błąd z sterownikami beta do sprzętu, który już macie, lub na przykład błędami systemu plików, które mogą powodować, że Waszym oczom ujrzy się niebieski, czerwony ekran, czyli po prostu błąd systemu uniemożliwiający jego włączenie. Przede wszystkim nie należy popadać w panikę, ponieważ często bardzo proste, podstawowe rozwiązania, chociażby przywrócenie systemu, do którego dostęp będziemy mieli z poziomu właśnie trybu awaryjnego, odinstalowanie sterowników, tudzież nawet zwykłe sprawdzenie dysku, do którego również będziemy mieli dostęp z trybu awaryjnego i więcej, możemy wykonać bez obawy, bez wzywania serwisu. Przede wszystkim podczas startu systemu należy przejść do trybu awaryjnego uruchamiania Windows, wciskając przycisk F8. Kiedy naszym oczom ukaże się plansza, taki ekran zobaczycie również w momencie, kiedy Wasz system zostanie nieoczekiwanie zamknięty. Powodów oczywiście również jak konieczność uruchomienia trybu awaryjnego może być wiele. My wybieramy opcję rozwiąż problem. To jeszcze nie jest menu awaryjne, to jeszcze nie jest tryb awaryjny. Tutaj dopiero przechodzimy do opcji zaawansowanych. Wybranie opcji zaawansowanych to kolejny krok do tego, aby móc przejść właśnie do trybu awaryjnego. Natomiast tutaj zwróciłbym Waszą uwagę od razu na kilka dodatkowych opcji. Już teraz bez wchodzenia w tryb awaryjny mamy możliwość przywrócenia systemu, przejścia do wiersza poleceń, odzyskania obrazu systemu, jeżeli taki oczywiście mamy utworzony, lub wybrania opcji automatycznej naprawy podczas jego uruchamiania. Żeby przejść dalej, klikamy w ustawienia uruchamiania. Dopiero tutaj mamy możliwość wybrania trybu awaryjnego. Wystarczy wybrać teraz opcję uruchom ponownie, aby komputer został ponownie uruchomiony, natomiast już w trybie awaryjnym. Klikamy więc uruchom ponownie i czekamy na to, co się teraz stanie. Menu, które widzicie na ekranie, pozwala Wam na wybranie kilku trybów, podobnie jak to miało miejsce we wcześniejszych wersjach systemu. Możemy włączyć tryb debugowania. Taką opcję mamy również oczywiście dostępną z klasycznego poziomu Windows, wybierając opcję NSConfig. Możemy sobie włączyć tryb awaryjny z obsługą sieci, tryb awaryjny z wierszem poleceń. Wszystko zależy od tego, co aktualnie chcecie zrobić. Naciskając klawisz F10 uzyskujemy dodatkowe informacje o każdym z trybów. Ja chcę włączyć taki klasyczny tryb awaryjny bez obsługi sieci, bo kto wie, być może na przykład karta sieciowa powoduje problem. Wybieram więc klawiatury numerycznej 4, aby przejść do trybu awaryjnego systemu Windows 8.1. I na to, że tutaj ładowanie sterowników jakichkolwiek programów ograniczone jest do minimum, no to w tym momencie system i wstaje szybciej i też wstaje w bardzo ograniczonym zakresie. Widzimy, że nie mamy tutaj żadnej tapety, programy uruchomione, żadne w tle nie są. Mamy również brak dostępu do dźwięku, nie ma sieci, ponieważ takiego trybu nie wybraliśmy. Natomiast jak najbardziej możemy przejść na przykład do komputera, wydać opcję chociażby sprawdzania dysku, odinstalować sobie sterowniki, a także uruchomić właśnie pasek, nasz tryb poleceń, wiersz poleceń. I tutaj też mamy możliwość dostępu do pełnych możliwości, które nam ta konsola oferuje. My robimy to, co chcieliśmy zrobić w trybie awaryjnym, następnie uruchamiamy ponownie komputer i bez żadnych
dodatkowych działań, bez podejmowania dodatkowych działań, od razu uruchamia nam się już nasz, miejmy nadzieję oczywiście, normalny tryb pracy systemu i cieszymy się z powrotem działającym Windowsem. To jest, moi drodzy, na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak wybrnąć z problemu i jak uruchomić Windows 8 oraz 8.1 w trybie awaryjnym w sytuacji, w której nie mamy możliwości zrobienia tego normalnie z poziomu systemu Windows, a nasz komputer nie chciał się wcześniej uruchomić. A w razie, gdybyście mieli jakieś problemy, dodatkowe pytania, zapraszam oczywiście na nasze forum technologiczne, do którego link znajdziecie w opisie filmu. W tym poradniku to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.